zaciągnął na Syberię. Ta Matka Boska przywiozła mnie, przyprowadziła mnie do Polski. Proszę obejrzeć to. Cieszę się, że sentencja mojej myśli znalazła się w dzisiejszym programie. Proszę Państwa, jak nie będę mówił o wywózkach, bo każdy to przeżył i wszyscy wiemy. Ja pracowałem jako nauczyciel fizyki w szkole średniej i cały czas ukrywałem swoją ucieczkę, bo gdyby mnie ujawniono, to z powrotem mnie zabrano na Syberię z powrotem. To była straszna tragedia. A więc cały czas ukrywałem i nikt nie wiedział, że ja byłem na Syberii. Charakterystyczny taki moment. Pewnego razu sekretarz powiatowej partii ZPR-u mówi, że on za Niemców służył do mszy świętej. Sekretarz służył do mszy świętej? Jakiego sprawdzić? A ja mu zadałem pytanie. A jakby ktoś powiedział o ratę, ratę, co ty byś powiedział? A on bez namysłu. Sustilia domino sacrificium de magnus tui, gloria nomini sui, pictu divitate, i tak dalej. Całą formułkę łacińskiego mnis natury odpowiedział. A więc przekonałem się, że ten towarzysz sekretarz drugi byś nie sprawdził. A był sekretarzem partii. Takie były czasy. Ja też pracowałem w szkole średniej i nikt nie wiedział, że ja byłem sybirakiem. Ze mną pracował Kazik Wojewoda. 7 czy nawet 11 lat pracowaliśmy razem i nie wiedzieliśmy, że jesteśmy sybirakami. Kiedy filmowałem pierwszy zjazd sybiraków w Łomży, za pisałem każdą twarz, każdej twarzy poświęciłem 3-5 sekund. Każdej twarzy na sali. Było tam, ja wiem, może 400, może więcej osób. Na końcu tej sali na górze siedzi Kazik Wojewoda. Co ty tu, Kazik, robisz? To samo, co i ty. A więc zobaczcie Państwo, takie były czasy. Takie były czasy, przyszło nam żyć w Polsce ludowej. Ale myśmy się cieszyli niesamowicie, że jesteśmy w Polsce, że mamy chleb. Taki drobiazg. Kiedy przyjechaliśmy do Polski i ojciec podjął nas, bo ojciec nie był wywieziony, ojca aresztowali, bo tam w więzieniu został. Niemcy napadli na ruskich i rozbili potem więzienie i przyszli do domu. I ojciec nas podjął śniadanie. Było tam, nie pamiętam, bo to na wsi było. Mleko było, był jakiś tam ser czy coś, miód i był chleb. Proszę Państwa, ja nie pamiętam, co tam było dokładnie, się było domyślać, co mogło być. Ale tego chleba nie zapomnę i smak tego chleba, to ja dzisiaj się pamiętam i szanuję jego. Kiedy w liceum ogólnokształcącym w Kolnie było takie spotkanie rekolekcyjne całej szkoły, dyrektor mnie zaprosił na tą uroczystość. No i myślę sobie, no gdzie ja, jak cywil, na rekolekcję do szkoły? Nie pomyłka jakaś chyba. No i ten dyrektor poprosił mnie do odpowiedzi, że tak się wyrażę. I mówi tak, kiedy ja byłem pierwszym uczniem tej szkoły, to pan był moim nauczycielem, pierwszym dyrektorem. I ciągle nam przypomina na każdym spotkaniu o poszanowaniu chleba. I myśmy tak zastanawiali, czemu ciągle o tym tak chlebie tak mówi.
Ale wtedy nie wiedzieliśmy, że on był właśnie wewnątrz, że on przeżył ten głód. Smak tego chleba czuł na co dzień. Tak jak przykre te wspomnienia, no ale cóż, trzeba było to przeżyć. I taki dzisiaj przypomniał dużo mówiący fakt. Cieszę się, że tam jest to moje wspomnienie. Miłość jest silniejsza od zła, przemocy i nienawiści. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą na pewno spiracy potwierdzą, że naród rosyjski jest niesamowicie dobrym narodem, co zresztą przeczytaliście w tej tam najsmaczniejszej biblijnych przysłach. Ten artykuł mój. Tam jest powiedziane, że naród rosyjski jest nieprzeciętnie dobrym narodem. Myśmy w zimie szli i zaszli no, 100 km w zimie, w grudniu. Zaszliśmy do takiej chatki. Przyjęli nas. Ugotowała gospodyni kartofle i wysypała na stół, na goły stół, oczywiście bundurka, bo tam się kartofli nie odbiera. I mówi, proszę, jedźcie, to jest dla was. Myśmy tam usiedli, zjedli tam te 2-3 ziemniaczki. Prosimy, żeby gospodarze usiedli. No myśmy odeszli w stół, gospodyni z czwórką dzieci usiadła. I nikt się za kartofli nie chwyta. Czemu? Nie głodni? Czy co? W pewnym momencie rozdała po jednym ziemniaczku, no i tam te dwie kolejki czy trzy odleciała, zostały dwa ziemniaczki. Ja do dziś widzę oczami wyobraźni te dwa ziemniaczki. I mówi matka tak, ty jesteś duży, a masz takie mniejsze ziemniaki, masz jeszcze, a ty jesteś mniej, masz mniejsze ziemniaczki, masz jeszcze te dwa ziemniaki. I oni nie pytają, że za te ziemniaki nie jedzą. Czemu? Nie głodni? No i później tak powoli obierają te ziemniaczki, posypują sol, a sól to był też, była też luksus, i jedzą. I gospodyni mówi tak, oni się nie śpieszą z jedzeniem, bo przyjemność jedzenia chcą mieć jak najdłużej zachować. A więc, żeby jak najdłużej będą mieć przyjemność jedzenia tych ziemniaków. Oni nic więcej poza tymi ziemniakami nie mieli. I gospodyni mówi, jak krowa się ocieli, za 2 miesiące będziemy mieli mleko, też będziemy mieli głodni. Nie będziemy mieli głodni. Proszę Państwa, napisałem taką książkę o człowieku, który 50 lat był na Syberii. Z naszego terenu pochodził. Spod Łomży, z Elżbiecina. Nikt o nim nie wiedział. I na pierwszym zjeździe Sybiraków, kiedy filmowałem tę uroczystość, chciałem powiedzieć o tym, że ja jestem uciekinierem. Postawiłem kamerę na podłodze wyłączoną, dziś żałuję tego, i do mikrofonu mówię, czy ktoś był z Państwa na Syberii, kto był w Tarze. Podniosło 8, może 10 rąk. Dlaczego odwołałem się do tych osób, żeby to, co teraz będę mówił, żeby stało się wiarygodnym? Bo gdybym do tych świadków się nie odwołał, to mogliby ludzie pomyśleć, że ja zmyślam o tej swojej ucieczce. I mówię, że wyście wyjechali, a nasza rodzina została. Już nie będę mówił o ucieczce, bo to macie Państwo wiersze opisane w tym dzisiejszym orderze. Także. Podchodzi, gdyż szedłem na dół, podchodzi do mnie taki niewysoki człowiek i mówi, proszę Pana, ja też był w Sybirii, w roku ubiegłym wrócił,
50 lat był na Syberii. No i myśmy się spotykali z nim, ponieważ już moja żona leżała po udarze mózgu, całkowicie leżała, nieruchoma była. On do mnie przyjeżdżał i myśmy, ja postawiłem magnetofon i żeśmy nagrywali. On tam opowiadał swoje dowcipy, swoje kawały, piosenki śpiewał. Ja to wszystko zanotowałem i napisałem książkę 50 lat Sybiru, którą Państwo tutaj w bibliotece macie. Dwaj redaktorzy z telewizji Polonia z Poznania zobaczyli w internecie tytuł książki, a oni byli kilkanaście czy kilka razy na Syberii. Zawsze przychodzili reportaże, które zresztą obdarzyli mnie tymi reportażami. Ja zaprosiłem tego Rysia. Przyjechali ci redaktorzy, pofilmowali jego i za dwa czy trzy miesiące śladami tej książki na Syberię pojechali z tym Rysiem. I powstał taki reportaż filmowy z Kuba, kilkakrotnie emitowany przez telewizję polską. I co charakterystyczne, że oni się tam spotykali z Polonią rosyjską, tam, w Omsku, i mówili, jacy byli wykształceni, mądrzy, bogatsi ludzie. Nie do wiary. Dziwna rzecz, że nikt z nich nie mówił po polsku. Nikt z nich nie mówił po polsku, bo nam zakazywano polskiej mowy. A więc siłą rzeczy ojciec dla świętego spokoju przestańmy mówić już po polsku, mów po rosyjsku, żeby nas nie prześladowali. I był pewien pan, który był kierownikiem sowchozu, bardzo dużego sowchozu. Gryszka nazywał się, czyli Ryszard po polsku. Zlikwidowali sowchozy, kołchozy. No i co zrobić z ziemią? No to rozdać chłopom. I rozdali po 20 hektarów każdemu, nie wyznaczając miejsca tej roli, gdzie ona jest, gdzie się znajduje. No i pracy nie ma, kołchozów nie ma, sowchozów nie ma, z czego żyć? Zasiłku nie dostaniesz, bo masz ziemię, jesteś kułakiem. 20 hektarów ziemi masz. I ten Gryszka, kierownik sowchozu, jakiś kredyt zdobył i za bezcen tą ziemię kupował od tych kołchoźników. Skupił, no tam niedużo, 2000 hektarów. No, wykupił te stare narzędzia, no i przecież sam ich nie obrobi. Zaczął zatrudniać tych wczorajszych kołchoźników. No, oni pracowali, on im płacił i ciągle narzekał, że no, on nie może końca z końcem związać. No i jeden do drugiego mówi, ty nie kradnij, bo jak Gryszka zbankrutuje, to gdzie my pójdziemy do pracy? Z czego my będziemy żyli? A więc zobaczcie Państwo, jak mentalność się ludzi zmieniła. Ty nie kradnij, bo Gryszka zbankrutuje, nasz pryncypał zbankrutuje, nie będziemy mieli posady w pracy. No i on dokupił tam, stopniowo dokupywał tej ziemi. No i tak, zboże sprzedać, to parę groszy jest, ale żeby jego przemielić na mąkę, sprzedać mąkę, bo to już jest zysk. Pobudował młyny, no i mąkę sprzedawał. No ale samą mąkę sprzedać, to się nie opłaca. Pobudował piekarnię, sprzedawał chleb. Potem pobudował mleczarnię, sprzedawał mleko, sery, twarogi, a więc stał się
potężnym na owe czasy bogaczem. Fakt autentyczny, proszę Państwa, to nie jest bajka. I kiedy już ci Polacy wracali do Polski, ci redaktorzy z tym pokropywniczym rysiem, na stacji kolejowej w Omsku spotkali się z tym Gryszką. Gryszka, kuda jedziesz? A ja jedę w Birmanię. No to do Niemiec się jedzie przez Polskę. Siadamy do jednego pociągu, do przydziału. W jednym przydziale przyjechali cały Związek Radziecki, prawie te 5000 km. On jechał tam do Niemiec, tam prawdopodobnie, tak się domyślają, coś kupić, coś zainwestować, ale to już jest nieznana historia. Takie historie, proszę Państwa, które usłyszałem, zapisałem się i starałem się zapisać i staram się pisać w dalszym ciągu jeszcze coś. I proszę Państwa, w ostatniej książce Smak Życia jest opisana historia naszego tutaj bohatera, Jurka, pokaż się Jureczku, jako dwutygodniowe dziecko zostało wywiezione na Syberię. I tutaj wspomnę takich małych epizodów kilka. Kiedy przyszli NKWZiści, żołnierze, wywozić tą matkę z tym dzieckiem, ona błaga, prosi, płacze. Słuchajcie, no ja przecież dopiero urodziłem to dziecko. Zima, my nie przeżyjemy. No, ten kawodzista popatrzył, kobieta nie kłami, prawdę mówi. No, ale nie może odstąpić od polecenia, rozkazu. Sprowadźcie lekarza. Niech on stwierdzi, że ta kobieta nie nadaje się do podróży. Sprowadzili lekarza. Nazwisko nie będę mówił, Żyda. No, Żyd zakładał. Proszę, pamiętasz, Jurek? Proszę. Pamiętasz ten Wasserman? Jak? Nieważne, to nie. Nieważne. I ten lekarz mówi, może jechać. No i ten kawodzista mówi, no, nie mam wyjścia, muszę zabrać. A trzeba było dać lekarzowi sala, to by może odstąpił od wyróżnienia. To, no. To drugi podszedł do dziadka i mówi, gospodin, daj miasto sala. Rozpisku zdziewa, miasto wiem tego. Poza tym był problem, ja nie byłem na żadnej liście. Macie zabrać, czy mnie zabrać, czy razem zabrać. Problem, ale to już ja się odpowiedział. Jeszcze jedna charakterystyczna, a znamienna rzecz. Kiedy myśmy uciekali, w wrześniu znaleźliśmy się, to właśnie Jurka począł z Kazachstanu, przyjechał na kolejce kolejową. Cały pociąg ludzi przyjechał z Kazachstanu. No i myśmy tam znaleźli schronienie, bo nie można tu znaleźć noclegu. Tam się bali nas jak ognia, żeby nie złapano ich, w ich pomieszczeniu nas, bo my ich zaraz aresztowali, wywieźli. I w ich wagonie, w ich, przepraszam, w pociągu cała trójka nasza przyjechała do granicy. To też nadzwyczajnie zbieg okoliczności. Jeszcze jest takie jedno ze świadectw naszej ucieczki.